Panie, dziękujemy Ci za ten dzień, za to, że możemy dzisiaj karmić się Twoim Słowem, że nie mamy przeszkód. Modlimy się, abyś obficie nam dzisiaj błogosławił, aby Słowo Twoje dzisiaj godnie, należycie będzie wyłożone, a nasze serca otwarte na Jego przyjęcie. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen. Kochani, jest to dla mnie ogromnym przywilejem móc zwiastować dzisiaj Słowo w pierwszą niedzielę tego nowego 2017 roku. I pozwolę sobie wytłumaczyć się z tego, co jest w moim sercu, gdyż w moim sercu na początku tego roku, jeszcze przed końcem poprzedniego, pojawiła się taka myśl, aby rozpocząć w tym nowym, szczególnym 2017 roku zwiastowanie o czasach ostatecznych, o powtórnym przyjściu Pańskim. Przez szereg niedziel będę chciał, jeśli będzie mi dane i pozwolone, o tym zwiastować. Dlaczego tak? Gdyż myślę, że wiecie, jeśli jest przełom roku, kolejny raz jakby robimy to okrążenie i mijamy pewną bramkę, jakim jest przełom roku, zawsze rodzą się pewne refleksje, zawsze myśli się trochę dalej. No to już jest kolejny rok. Gdzieś tam jest meta w oddali przed nami. Zmierzamy do jakiegoś celu. I zawsze, zawsze, przynajmniej mi towarzyszą myśli właśnie o przyjściu Pańskim. Jak mija kolejny rok, mijają kolejne dni, miesiące. Tak jak powiedziałem, przełom roku to jest jak kolejne okrążenie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Kościół, i o to potwierdza Boże Słowo, biegnie na stadionie i nie mamy jednego okrążenia do zrobienia. Mamy ich do zrobienia wiele. Apostoł Paweł mówi tak, biegniemy. Biegniemy jak na stadionie. Biegniemy jak sportowcy. Na bieżni, na stadionie, gdzie jest bieżnia i trzeba jakiś odcinek przebiec. I tak się składa, że gdzieś tam jest meta w oddali, ale okrążeń też jest wiele. I ja takie jedno okrążenie, dla mnie to jest taki rok. I kiedy mijam i kończę okrążenie i zaczyna się następne, zastanawiam się tym bardziej nad metą. Ponieważ każdy mądry sportowiec, kiedy mija tą, kończy okrążenie i mija tą barierkę, żeby rozpocząć następne, zastanawia się, jak rozłożyć siły, żeby dobiec do mety. Zastanawia się, jak sobie zagospodarować siły, ten czas, energię, którą ma, która mu jeszcze została na to, aby dokończyć biegu. Więc myślę, że my jako Kościół powinniśmy też o tym myśleć w taki właśnie sposób. Każdy sportowiec, który biegnie na stadionie, myśli o mecie. I nie jest to w żadnym wypadku nadużyciem, przesadą czy fanatyzmem. Że sportowiec, który biegnie, rozmyśla o tym, jak dobiec do końca. Więc nie rozumiem, jeśli ktoś zarzucałby komuś w kościele, w zborze, dlaczego tyle mówisz o przyjściu Pańskim? Dlaczego tak bardzo to rozważasz? No to nie jest fanatyzm. Powinniśmy myśleć o mecie, o naszym celu, do którego biegniemy. Chciałbym, aby Kościół zaczął myśleć o mecie i dlatego w ten sposób dzisiaj będę rozważał Słowo, ponieważ Biblia mówi bardzo wyraźnie, że przyjście Pańskie, powtórne przyjście Pańskie jest to największe wydarzenie, jakie kiedykolwiek widział świat. Kiedy wzięlibyśmy takie rachunki matematyczne i zechcielibyśmy zliczyć, ile wersetów w Biblii, jak one się mają w stosunku do innych wydarzeń, szybko stwierdzilibyśmy, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest tym numer jeden wydarzeniem w Biblii. Jak wiele słów w Starym Testamencie, jak wiele słów w Nowym Testamencie mówi o tym, że przychodzi powtórnie Król, a Jego przyjście jest bliskie. O narodzeniu Pana Jezusa powiadają bibliści około 300 razy jest wspomniane w Słowie Bożym. A o powtórnym przyjściu Jego aż 8 razy więcej.
Więc jeśli Biblia taki nacisk stawia na powtórne przyjście Pana, czyż nie powinniśmy tym żyć? I nie powinniśmy to rozważać i zgłębiać może bardziej niż do tej pory? Kochani, to są statystyki, ale chciałbym dzisiaj was zachęcić do rozważania tego tematu i przeżywania go bardzo szczególnym fragmentem. Z pierwszej księgi Kronik, 12 rozdziału, 33 wiersza. I to będzie fragment, który uświadomi nas, że to, co dzisiaj robimy, jest jak najbardziej zasadne, uzasadnione. Z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, 200 dowódców i pod ich rozkazami wszyscy ich współplemieńcy. Cóż to za słowo wymyśliłeś, bracie, aby uświadomić nas o tym, że powtórne przyjście Pańskie jest absolutnie ważnym tematem, który powinniśmy przeżywać. A już się z tego tłumaczę. Otóż cały 12 rozdział pierwszej księgi Kronik, i chciałbym, żebyście mnie posłuchali bardzo uważnie. Cały 12 rozdział pierwszej księgi Kronik powiada o czasie, w którym, ja to tak rozumiem, ponieważ zaraz wytłumaczę, dlaczego tak rozumiem, w którym Saul, pierwszy król Izraela, zmarł, a Dawid, następca jego, który miał być obwołany królem, jeszcze obwołany nie został. A więc nastał czas takiego bezkrólewia, oczekiwania na króla. To już budzi skojarzenia. Ale, kochani, 10 rozdział pierwszej księgi Kronik, a więc dwa rozdziały wcześniej, mówi o tym, że Saul zmarł. Jest opisana historia, jak zmarł. Ale 12 rozdział, tak jak już powiedziałem, chociaż 11 rozdział mówi o tym, jak Dawid jest ordynowany na króla, czy wprowadzony w urząd królewski, to jednak ten 12 rozdział cofa się wstecz i tłumaczy, jak to było za czasów bezkrólewia, za czasów między Saulem a Dawidem, że oto ludzie zaczęli zdążać przychodzić do Dawida i po kolei, kolejno plemieniami zaczęli się do niego przyłączać. I oto mamy wśród nich takich ludzi jak Isacharytów, którzy nazywani są dobrymi znawcami stosunków, którzy wiedzieli, co Izrael miał uczynić. I uważam, że to tłumaczenie tutaj jest absolutnie dziwne, co najmniej dziwne, a może i nawet błędne, ponieważ w ewangelicznym przekładzie, a także w angielskim, ponieważ ja już ten fragment bardzo dawno temu odkryłem i korzystałem z angielskiego tłumaczenia, jest wyraźnie napisane, że Isacharyci byli dobrymi znawcami nie stosunków, ale czasów, właśnie czasów. To byli ludzie otwartych umysłów, którzy obserwowali, co się dzieje wokół, do których dochodziły informacje, którzy słyszeli różne wieści. I oni byli w tym dobrzy, w rozpoznawaniu tego, co się dzieje. Ale nie tylko rozpoznawali to, co się dzieje. Czytamy, że z tych informacji, z tego, czego się dowiadywali, potrafili wyciągnąć praktyczne rady. I potrafili coś z tego zrobić. Czytamy, że wiedzieli, co Izrael ma uczynić. I pozwólcie, że to już teraz ubiorę tak w słowa, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. Bracia i siostry, oto król odszedł, Saul zmarł. Gdzieś na horyzoncie jest Dawid, który miał być wprowadzony w urząd królewski. Ludzie wiedzieli, że on był przez Samuela namaszczony, ale jeszcze nie został obwołany. I tak niektórzy nie wiedzieli, co z tym faktem zrobić. Jedni szli, drudzy się błąkali, trzeci w ogóle nie wiedzieli, co robić, ale byli Isacharyci, którzy rozpoznali czas. Zobaczyli, aha, król odszedł, nie ma Saula, oto nastały takie okoliczności, zrozumieli je i wiedzieli, co należy zrobić. Udali się do Dawida i do niego dołączyli. Wielu z nich w 12 rozdziale z innych plemion to samo uczynili. Ale Isacharyci byli szczególnej rozwagi, szczególnego rozsądku, szczególnego obeznania
To byli tacy znawcy czasów, jak mówi Biblia. I kiedy ja odkryłem ten fragment, kiedy nad nim przez chwilę zacząłem rozważać, stwierdziłem, że Kościół musi być jak Isacharyci. Że zbór pański, Kościół, który oczekuje nadejścia Pana Jezusa, musi być jak Isacharyci, znawcy czasów, którzy mają świadomość, w jakich czasach żyją i nie tylko mają świadomość, w jakich czasach żyją, ale też mają świadomość tego, co należy w tych czasach czynić. To powinien, takimi powinien być Kościół. Bo Kościół to nie są zbłąkane owce, które nie wiedzą, dokąd idą. Mamy pasterza, który nas pouczył, który do nas mówi. Słuchamy Jego głosu, a głos Jego rozpoznajemy. Więc nie jesteśmy owcami bez pasterza. Mamy pasterza i wiemy, dokąd iść. Ileż to Pan razy pouczał, co należy czynić w ostatnich czasach, nawet bardzo szczegółowo. Gdy zobaczycie, że to się dzieje, uciekajcie w góry, na przykład. Napisane jest w jednym z fragmentów. Pan Jezus powiedział. A więc, kiedy będziecie widzieć, rozpoznajcie czas i uchodźcie w góry. Gdyby nie było to ważne, nie powiedziałby Pan Jezus tych słów. Ale do adresatów, kierując te słowa, oczekiwał, że oni rozpoznają czas, kiedy coś się wydarzy i spakują manatki i pójdą w góry. Nie mówił do nas, mówił o Izraelu, bo o tamte okolice chodziło. W każdym razie jest innych wiele fragmentów, które bardzo jasno mówią i co do których Pan Jezus nas poucza, co mamy czynić. A więc mamy być jak Isacharyci, którzy znają czasy, są świadomi tego, co się dzieje wokół i wiedzą, co trzeba czynić i to czynią. Jest tak wiele osób, którzy są nieświadomi czasów, nie wiedzą, co należy czynić i tego nie czynią. Są osoby, które są świadomi czasów, ale nie wiedzą, co należy czynić i nie czynią. Ale są też osoby, które są świadomi, w jakim czasie żyją, wiedzą, co należy czynić, ale nie czynią. Ale są też osoby, które są świadomi czasów, wiedzą, co należy czynić i to czynią i to jest prawdziwy Kościół. I takim powinniśmy być Kościołem. A więc to jest taka myśl przewodnia i z niej, ponieważ chciałem się troszkę usprawiedliwić, dlaczego na początku roku chciałem ten temat podjąć i rozważać. Natomiast będziemy dzisiaj korzystać z fragmentu, o którym wszyscy dobrze wiemy, to jest drugi list do apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 5. I na tym fragmencie i także innym fragmencie z objawienia będziemy dzisiaj bazować, korzystać z nich. Kochani, drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 3 rozdział od 1 do 5. Przeczytamy sobie ten fragment, znany fragment opisu ludzi czasów ostatecznych. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. I na tym 5 fragmencie będę chciał się dzisiaj skupić. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Na pierwszy rzut oka, fragment z drugiego listu do Tymoteusza, z 3 rozdziału od 1 do 5, opisuje ludzi, zdawałoby się, bezbożnych. Ale chciałbym powiedzieć coś bardzo wyjątkowego, że ja w tym fragmencie widzę i ludzi, tą negatywną stronę ludzi i bezbożnych, jak i negatywną stronę ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. To jest opis ludzi. To nie jest opis ludzi ze świata, to jest opis ludzi. Ludzi, po prostu ludzi. I gdzieś tam są ludzie, którzy są samolubni, chełpliwi i tak dalej, ale są też ludzie, którzy są szczególnie zainteresowani tym, aby stwarzać pozór,
stwarzać pozór pobożności. Ludzie całkowicie zdeprawowani, bezbożni, nie interesują się religią, nie interesują się pobożnością i oni nie będą przybierać takiego pozoru. Im jest dobrze z tym, kim są. Jestem ateistą, nieważne, co kto mówi, nie interesuje się tym. Ale są też ludzie, którzy być może są w kościołach, w zborach i przybierają pozór pobożności. Oni są zainteresowani pobożnością w tym wydaniu, żeby się nie narazić, żeby czuć się bezpiecznie, jako tako zaakceptowanym. Przybierają pozór. Kochani, Boże Słowo mówi tak, że wiedz to, Tymoteuszu, że w czasach ostatecznych nastaną trudne czasy. I to jedno zdanie uświadamia mnie o czymś bardzo wyjątkowym, że apostoł Paweł był bardzo szczególnie zainteresowany podaniem pałeczki młodemu pokoleniu. Oto być może był świadomy tego, że jego życie za chwilę się skończy. Tak, być może wiedział, że za chwilę odda swoje życie za wiarę, skończy swój żywot, będzie z Panem. Ale z drugiej strony wiedział, że za nim jest ktoś młodszy, komu powinien udzielić rady, aby nie był zaskoczony, gdy zobaczy człowieka chciwego, samolubnego i takiego, który przybiera pozór pobożności. Więc uświadomił Tymoteusza: Tymoteuszu, wystrzegaj się tych ludzi, albowiem w ostatnim czasie, być może ty tego doświadczysz, być może ty będziesz żył w ostatnim czasie, wiedz, że będziesz spotykał ludzi, którzy są samolubni, chciwi i tak dalej. I na końcu tego wszystkiego spotkasz ludzi, którzy wyglądają pięknie, ubrani są w kościelny strój, miny zakładają kościelne, ale przybierają tylko pozór pobożności. Również tych się wystrzegaj, bo oni są w jednym worku z tymi wszystkimi, których wyczytałem wcześniej. To jest bardzo trudne, ale apostoł Paweł takim duchem jakby tchnął w to pismo. To jest ciekawe, że apostoł Paweł mówi do Tymoteusza: Tymoteuszu, zważ, że być może w twoim czasie, w czasie ostatecznym, być może w twoim czasie znajdą się tacy śmiałkowie, którzy po raz pierwszy w historii świata powiedzą: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Tymoteusz być może takich nie spotkał, ale ja takich spotkałem wielu. I być może ty, siedzący na tej sali, też spotkałeś takich wielu, którzy mają odwagę powiedzieć: jestem wierzący, ale nie praktykujący. Kochani, czym jest pobożność? Bo na to dzisiaj jakby stawiam akcent. Pobożność. Pobożność to według mojego mniemania i rozumienia to jest w najprostszy sposób rozumując praktykowanie swojej wiary. To jest czynienie tego, w co się wierzy. Pobożny może być buddysta, pobożny może być muzułmanin, pobożny może być chrześcijanin, ale pobożny może być też i świecki. Pobożny może być buddysta, gdyż bardzo rzetelnie sprawuje wszystko, co zostało mu nakazane i jest w ten sposób pobożny w swojej religii. Pobożny może być muzułmanin, który modli się tyle, ile trzeba, odprawia pielgrzymki tyle, ile trzeba i tak dalej, i tak dalej. Jest pobożny w swojej religii. I pobożny może być chrześcijanin, który też czyni wszystko, co mu wiara podpowiada, że powinno być czynione. Ale powiedziałem, że pobożny może być też świecki, którego Bogiem jest telewizor, internet, komputer, telefon i tak dalej. Pieniądze, moda i jeszcze mógłbym wymieniać. I tu też może być bardzo pobożny wobec obiektu swojej wiary, swojego adorowania i chwały. Też może być bardzo pobożny. Cała tragedia ludzkości opisana w tym fragmencie zaczyna się od słowa człowiek. Kiedy apostoł Paweł mówi, że nastaną trudne czasy, nie mówi o huraganach, tsunami, trzęsieniach ziemi, wulkanach i tak dalej. Nastaną trudne czasy, bo człowiek, bo ludzie.
Kochani, tak sobie myślę, że czasy, w których żyjemy, są dlatego trudne, bo ludzie są tacy, bo my jesteśmy tacy. Nie zagrażają nam tutaj tornada i inne wymysły natury. W innych częściach świata owszem, ale zauważcie, że wiele anomalii i pogodowych, i naturalnych spowodowanych jest też i przez człowieka. Huragany z jakąś nie wiadomo jaką siłą, trzęsienia ziemi i tak dalej. Wydaje się, że natura sobie po prostu odbija to, czym człowiek ją zatruł i jak próbuje w nią ingerować. Więc cała tragedia czasów ostatecznych dotyczy ludzkości. Człowiek będzie, ludzie będą. A więc wokół tych ludzi jest taki, który przybiera pozór pobożności. Powiedzieliśmy sobie, kim jest pobożna, albo co to jest pobożność. Ale teraz zastanówmy się, czym jest pozór pobożności. Powiedziałem, że pobożność jest praktykowaniem swojej wiary. A pozór pobożności będzie praktykowaniem, ale czego? Oszustwa. Praktykowaniem swojej niewiary. Bo to człowiek będzie udawał kogoś, kim nie jest. Będzie starał się założyć taką szatę, nie swoją szatę, aby udawać kogoś, kim nie jest. Czytamy, że praktykowanie wiary, swojej wiary, a więc pobożność rodzi się właśnie z wiary. Ale pozór się stwarza, on się nie rodzi. Więc jeśli ja zaczynam praktykować moją wiarę, staję się pobożny, to znaczy, że to jest tylko dziecko, potomstwo, efekt, skutek mojej wiary. Pobożność moja rodzi się z wiary. Ja to czynię, ponieważ wierzę. Praktykuję to, ponieważ wierzę. Ale pozór pobożności to już jest twór, to jest stwarzanie czegoś. Stwarzanie pozoru się mówi. To jest bardzo ważne, ponieważ niesamowity fragment jest zawarty w Bożym Słowie, który mówi wyraźnie o tym, jak pobożność powinna wyglądać albo czego Bóg oczekuje. Kochani, już zacytowany dzisiaj przez jednego z braci w modlitwie fragment, albowiem objawiła się łaska Boża, list do Tytusa. Otwórzmy sobie ten fragment, drugi rozdział listu do Tytusa. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich. Ale ona coś naucza, o czymś mówi. Mówi o tej pobożności, że ta pobożność nie może być pozorna, że ona nie może być jakaś taka sztuczna. Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. I niektórzy tutaj się zatrzymali i stwierdzają, objawiła się Boża łaska i dlatego człowiek jest wolny i może robić, co zechce. Ale przed takimi apostoł Paweł przestrzegał, przed takimi, którzy łaskę Boga zamienili na rozpustę, nierząd i tak dalej. Kochani, ale czytamy dalej, nauczając nas, co nas naucza? Właśnie łaska Boża, czego dzisiaj doświadczaliśmy, to ta świadomość tego, jak drogo Pan zapłacił za nas, jak oddał swoje życie za nas. To nas dzisiaj poucza, że grzechy zostały odpuszczone, że jest zbawienie i to zbawienie powinno się sprawować. Jest napisane, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie żyli jak? Wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i właśnie pobożnie. Chciałbym zwrócić uwagę tutaj na słowo wstrzemięźliwość. Czasem wydaje mi się, że myślimy, że już na jakimś etapie wiary to już nie trzeba być wstrzemięźliwym. Pewne rzeczy już się przeżyło, jakieś pokusy są za nami i już nie trzeba być wstrzemięźliwym. Mnie się wydaje, że wstrzemięźliwość powinna towarzyszyć nam na każdym etapie naszej wędrówki za Bogiem. To jest coś, co bardzo nas kształtuje. A zresztą Słowo Boże nas poucza, abyśmy wstrzemięźliwie żyli. Nie pozwalali sobie na wszystko. Świadomie wiązali swoje ciało, jeśli trzeba. I wstrzemięźliwie żyli. Potrafili sobie tak po chłopsku odmówić
pewnych rzeczy. Zrezygnować, choć bardzo chcemy. Zrezygnować dla wyższego celu. Abyśmy pobożnie żyli. A więc ta pobożność jest tu bardzo jasno zaznaczona. Kochani, ale mamy w tym fragmencie z listu do Tymoteusza zaznaczone, że ci, którzy stwarzają pozór, jednocześnie są zaprzeczeniem mocy pobożności, jej mocy, a więc mocy pobożności. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że Boże Słowo wyraźnie mówi, że pobożność ma pewną energię, moc, ma pewne działanie. Jeśli człowiek prawdziwie jest pobożny, jeśli swoją pobożność praktykuje, wciela w życie, to okazuje się, że ona jest mocna coś uczynić, ma moc coś czynić, niesie za sobą jakiś potencjał do zmiany, bo tym jest moc. Moc zawsze jest moc związana ze zmianą. Coś się zmienia. Jeśli podłączasz moc do żelazka dzisiaj rano, prasując swoją koszulę, przekonałem się, jak to jest. Podłączając do żelazko do mocy, nagle ono się włącza. No właśnie to jest moc. A więc, kochani, moc zawsze czyni jakąś zmianę. Coś przemienia z czegoś, co nie działa, na coś, co działa. Z czegoś, co nie wygląda, na coś, co wygląda. I tak dalej, i tak dalej. Nie upieczesz niczego dobrego i nie ugotujesz niczego dobrego, jeśli nie będzie najpierw mocy. Ciasto nie wyrośnie, jeśli nie będzie dotknięte mocą jakąś. A więc, kochani, jeśli mówimy o pobożności, to wyraźnie jest tu napisane, że pobożność ma moc. O jakiej mocy mówimy? Jaką moc ma pobożność? Nie jest to moc, którą mogli się by pochwalić ci, którzy demony wyganiają, albo którzy uzdrawiają chorych i tak dalej. Bo to apostoł Piotr pewnego razu stanął na progu świątyni i powiedział: czemu się tak na nas patrzycie? Czy jakbyśmy to własną pobożnością uczynili? Nie do takiej mocy dzisiaj odsyłam i nie o takiej mocy dzisiaj mówię. Jeśli modlimy się i chory jest uzdrowiony, albo modlimy się i opętany jest uwolniony, to nie mocą pobożności, ale mocą Bożą to się dzieje. A pobożność z kolei ma moc tutaj działać wewnątrz nas. Bo jeśli ja postanowię sobie być pobożnym, a więc będę praktykował swoją wiarę, będę zamykał się w pokoju, modlił się, będę w swoim dniu, w każdym dniu otwierał Biblię, rozważał, rozmyślał, będę medytował nad nią, czytał fragmenty, przy tym się modlił: Panie, to słowo, niech ono działa we mnie, i będę w ten sposób praktykował pobożność właśnie. Pobożność, a więc swoją wiarę. Będę przychodził do zboru, będę się budował, usługiwał, jeśli będzie mi dane, służył innym ludziom, to jest pobożność, praktykowanie swojej wiary. Będę hojny w darach, będę miłował bliźniego, to jest pobożność. I ona ma moc, niezwykłą moc. Przede wszystkim działać wewnątrz mnie, ale także i wśród ludzi, w taki być może nawet niewidzialny sposób, niespektakularny, ale będzie niosła za sobą ogromną moc. I kiedy apostoł Paweł pewnego dnia mówi, że przyjdzie do zboru i zapozna się nie ze słowem pysznych, ale z ich mocą, dlatego że Boże Królestwo nie zasadza się na słowie, lecz na mocy. Apostoł Paweł nie mówił, jestem o tym przekonany, choć tego nie czytamy w Biblii, nie mówił o tym, że kiedy przyjdzie, będzie chciał i będzie oczekiwał, że oni będą demony wyganiać, uzdrawiać chorych, cuda czynić i tak dalej. Nie. On chciał się zmierzyć z tym, co mówią te nierozsądne usta, pyszne usta, czym się chwalą, a co tak naprawdę dzieje się wewnątrz tych ludzi. Czy jest przemiana? Czy jest miłość? Czy ta pobożność faktycznie jest mocna i działa wśród nich? Jest ewidentna. Kochani,
Kiedy mówię o pobożności, mówię o absolutnie podstawowych rzeczach. Nie mówimy o jakimś fanatyzmie. Pobożność jest czymś zupełnie podstawowym w życiu chrześcijanina. Powinniśmy być pobożni, rozmyślać o Słowie, rozważać, badać Słowo, modlić się, spędzać czas z Panem i cóż jak nie to będzie nas przemieniało. Cóż jak nie to jest mocą dla naszej przemiany. Właśnie to. Więc pobożność. Kochani, z tego miejsca chciałbym przejść do tego, o czym już powiedziałem wcześniej, zapowiedziałem, do objawienia apostoła Jana, a więc Apokalipsy 3 rozdziału od 1 do 3. Ponieważ ono bardzo wiąże się z tym, o czym wcześniej powiedziałem. Jeśli mówimy o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, więc być może w kościele na jakieś 2 godziny naprawdę fajnie wyglądają i nieźle im idzie, to może się okazać, że w swoim życiu codziennym wcale pobożni nie są. I cała ta religia i całe to chrześcijaństwo jest tylko pozorem w ich życiu. To musimy zapoznać się z tego względu, musimy zapoznać się z tym, o czym mówi objawienie Jana, 3 rozdział 1-3. Ponieważ Pan Jezus wyraźnie wypowiedział się na ten temat. A do aniołu zboru w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki Twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź więc czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. I tak dalej. Na tym bym chciał się skupić. Kochani, kiedy czytamy objawienie i przechodzimy przez te kilka listów do Efezu, list do zboru w Pergamie, w Smyrnie, w Tiatyrze, w Laodycei, w Filadelfii, w końcu w Sardes, widzimy Pana Jezusa w nieco innym świetle niż do tej pory. Ci, którzy być może zachłysnęli się takim pojęciem miłości, łaski, nigdy nie myślą o Bogu w kontekście sprawiedliwości i sądu, nagle zrozumieją, że Pan Jezus jest w tych listach jakiś zbyt ostry, jakiś taki nieswój, nie taki, jaki wydawałoby się nam być, żeby powinien być. No. A więc zbyt ostry, zbyt oczekujący, zbyt wymagający. A ja wam powiem, że to jest ten sam Pan Jezus ciągle. Ten sam, który siedzi na tronie po prawicy Ojca. Ten sam, o którym zwiastowałem w dzień świąteczny, że wybawiał z Izraela, z Egiptu, przepraszam, Izraela z Egiptu wybawiał, ale też i na pustyni wytracał tych, którzy nie uwierzyli. To jest ten sam Jezus, ten sam Pan. I oto dzisiaj czytamy te listy z Księgi Objawienia i czytamy: pochwalam Cię za to, ale też mam Ci za złe. Powinieneś być taki, powinieneś być taka. Nie stwierdziłem, że jesteś doskonały przed Bogiem. I czytamy, być może po raz pierwszy w życiu wyczytujemy pewne wymagania, jakieś warunki, poprzeczki stawiane przez Pana. I jedną z tych poprzeczek jest to, że któryś albo ktoś, albo jakaś grupa dopuścił się tego, że ma imię, że żyje, ale jest umarły. Przede wszystkim zauważmy, że niezwykłą i ważną potrzebą jest to, aby znać Boga takiego, jakim jest. Ponieważ, tak jak powiedziałem, wielu ludzi myśli, że Pan jest tylko dobry i tylko miłosierny, łaskawy i to wszystko. I dlatego dzisiaj wielu ludzi spotka się takich ludzi, którzy mówią: a grzech to w ogóle nie jest ważna sprawa, bo Pan i tak odpuści. Bo Pan jest dobry, łaskawy, więc nie warto mówić o grzechach, bo On już raz na zawsze się z tym uporał i nie warto o tym mówić w ogóle. Ale w moim przekonaniu jest to przesada. Pan Jezus wyraźnie powiedział, chodząc po ulicach, po miastach Judei i Izraela, mówił: wierzcie Ewangelii i się upamiętajcie. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ileż to razy Biblia mówi o tym,
czym jest grzech i co z grzechem powinno się robić. Owszem, Pan przebacza. Owszem, Pan odpuszcza. Ale czy warto mieć taką nierozsądną postawę, lekceważącą w stosunku do świętości, potęgi i sprawiedliwości Boga i robić z Niego po prostu kogoś, kim On nie jest? Inni stwierdzają, ja już to o tym kiedyś mówiłem, inni stwierdzają, że Pan Bóg jest kimś takim jak my, albo raczej my jesteśmy takimi jak On, że jeśli zwierzęta według swojego rodzaju urodziły zwierzęta, to i Bóg w końcu stworzył na swój obraz i podobieństwo, więc jeśli krowa rodzi krowę, jeśli ktoś tam rodzi kogoś tam, to Bóg zrodził bogów i ludzie ci myślą, że są bogami. Ale przecież to jest nieprawda. Bóg jest jeden, a my jesteśmy tworem Jego rąk. I ci ludzie dzisiaj szydzą z Boga, ponieważ są bogami. A więc jak ważne jest to, abyśmy wiedzieli, kim jest Pan Bóg. I aby wiedzieć, kim On jest, po prostu trzeba Mu się poddać. Pozwolić, aby kierował naszym życiem, być pobożnym, a więc czytać, rozważać, modlić się, być z Nim. A On na pewno nam będzie objawiał, kim On jest. Ale idźmy dalej. Kochani, o czym mówi list do zborów w Sardes? Mówi o tym, że ktoś dopuścił się takiego stanu, że oto mówi, że jest chrześcijaninem i dam to już tutaj, położę to jakby przed nami w zborze Betel w Ustroniu. Mówi, że jest zielonoświątkowcem ze zboru takiego i takiego, ale w środku jest umarły. W ogóle nie ma życia, a więc przybiera pewien pozór. Ma jakby pewną naszywkę, znaczek, jest chrześcijaninem, uważa się za wierzącego, tak jak ponad 90% Polaków uważają się za wierzących, a więc są chrześcijanami i noszą to niezwykłe, wspaniałe, znamienne imię chrześcijanin, ale tak naprawdę nie ma w środku tej mocy. I są zaprzeczeniem mocy. Skupmy się przez chwilkę na tym, kim jest chrześcijanin. Czy człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, jakby zaraz za tym nie mówi, albo mówiąc, że jest chrześcijaninem, nie ma na myśli, że pokutował w swoim życiu. Był taki dzień, w którym wszystko się zmieniło. Że poznał, jak w wielkim grzechu żył do tej pory, i postanowił zwrócić po raz pierwszy w życiu oblicze swoje do Ojca w niebie i powiedzieć: Panie, przepraszam, ratuj mnie, bo wszystko, co do tej pory zrobiłem, było absolutnie złe w stosunku do Ciebie. I człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, ma na myśli również, że poznał, kim jest Bóg, że uświadomił sobie, jak święty i sprawiedliwy jest Bóg i że ma absolutne prawo potępić tych, którzy grzeszą. I że nawet wtedy, kiedy Pan Bóg w swojej wielkiej sprawiedliwości będzie wrzucał niegodziwców i grzeszników do piekła, to ten człowiek uświadomił sobie, że wówczas całe niebo powstanie i nie powie Bogu w twarz: jesteś taki okrutny, ale powiedzą: chwała Tobie, Panie, bo jesteś sprawiedliwy. I po raz pierwszy w życiu ten człowiek uświadomił sobie tą największą prawdę, że jest zły, a Bóg jest dobry. I musi przejść do miejsca pokuty, opamiętania i wiary w dzieło Jezusa. Idę dalej. A więc człowiek, który mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, ma imię chrześcijanin. Mówi dalej, że jest człowiekiem, który trwa w społeczności z Bogiem, modli się, rozmawia z Nim, słucha Jego słów, jest kierowany przez Ducha. Tych, których Duch prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. A więc człowiek, który mówi, mam imię, że jestem chrześcijanin, bo tylko to imię mówi, że żyje ten człowiek. Żadna inna religia nie może się tym pochwalić. Tylko chrześcijanin może powiedzieć, że żyje. Dlatego, że przyjął chleb żywota, wodę życia, tego, który stał się
grzechem za nas, jak to dzisiaj było mówione, abyśmy żyli. To jest jedyna taka religia, jeśli można to religią nazwać. Wiara. A więc człowiek, który mówi, że jest chrześcijaninem, wyznaje z kolei dalej, że trwa w społeczności z braćmi i siostrami, że miłuje braci, że chce służyć, że chce być prowadzony przez Pana, że jeśli coś się przytrafi złego w życiu tego człowieka, to nie lekceważy tego, ale przychodzi wprost w ramiona Ojca i potrafi powiedzieć: przepraszam, Panie, wybacz. I teraz pozostaje zadać pytanie, czy możemy zatem, albo każdy z nas powinien sobie zadać to pytanie, czy kiedy mówię chrześcijanin o sobie, zwracam uwagę na to, co przed chwilą wymieniłem. Czy to mnie dotyczy? Bo jeśli mnie to nie dotyczy, to biada mi. Powinienem w ogóle nie używać słowa chrześcijanin. Chrześcijanin to potężne imię. Imię, że żyjesz. Imię, że żyjesz. Jak wielu ludzi dzisiaj hańbi to imię, stwarzając pozór pobożności. Masz imię, że żyjesz. Na wtorkowych usługach było powiedziane bardzo jasno, że Chrystus znaczyło pomazaniec, a chrześcijanie to nic innego jak pomazańcy. Ci, którzy naśladują Pana Jezusa. Kiedy w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami, nie nazywano ich, tak jak w języku polskim, chrześcijanie od słowa chrzest, ale nazwano ich Chrystusowcy, ponieważ oni byli bardzo do Niego podobni. Kochani, pozostaje mi dzisiaj zakończyć już, ponieważ czas jest ku temu, zakończyć taką konkluzją i rozważaniem. Czy, aby się nie mylimy, kiedy mówimy o sobie chrześcijanin, bo może jest ktoś na tym miejscu, kto mówi, że jest wierzący i chrześcijanin, ale te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, nie mógłby się pod nimi podpisać. To tylko Ty przykleiłeś sobie taką metkę. I jeśli ja tak będę funkcjonował, to tylko ja sobie przyklejam taką metkę chrześcijanin. Kochani, Boże Słowo uczy nas. Bądź czujny, opamiętaj się, upamiętaj się w innym tłumaczeniu, bądź czujny i utwierdź to, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. W tym stanie posiadania imienia, że się żyje, a w środku jakby śmierci, można się opamiętać. Można przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, ja już nie chcę stwarzać pozory, ja naprawdę chcę żyć. Ja naprawdę chcę mieć imię, że żyję i chcę w środku mieć to życie. Dlatego o tym mówię, ponieważ ten list do zboru w Sardes osadzony jest w czasach ostatecznych. Jest napisane wyraźnie, że jeśli wtedy nie będziesz czujny, w trzecim wierszu tego listu, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. A więc w przededniu przyjścia Pańskiego bądźmy czujni i zważmy, czy na pewno idziemy drogą życia. A jeśli ktoś jest na tej sali, kto dzisiaj stwierdził, że pobożność to jest coś zupełnie odległego od jego życia, że nie ma czasu z Bogiem w ciągu dnia, nie rozważa słowa, słowo stoi gdzieś na półce, nierozważane, nieczytane, zamiast słowa pojawiły się różne tomy dziwnych książek i kazań z internetu i tak dalej, a słowo po prostu stoi. Zważ, czy nie powinieneś tej pobożności po prostu rozniecić życie Boże w tobie. Roznieć więc ten żar i tą pobożność w swoim życiu. W przededniu przyjścia Pańskiego. Bo jeśli czujni nie będziemy i jeśli nie będziemy pobożni, napisane jest: przyjdę jak złodziej i Cię zaskoczę, i nas zaskoczy Pan. A więc, kochani, niech Wam Bóg błogosławi i niech ta pobożność w nas wzrasta. Bądźmy czujni, Pan jest blisko. Amen.